Właśnie, z Alicją kupiliśmy sobie takie. Kupiliśmy kaktusy, kupiliśmy jakiegoś aloesa i tak dalej. I ostatnio bawię się w ogrodnika, podlewam to. Ja wiem, że to są kaktusy, ale podlewam je. Urhara do ogrodnik podlewa kaktusy. A właśnie, a z aloesem to ja nie wiem. Bo właśnie nie sprawdzałem w necie, jak się podlewa aloes, a ja go codziennie podlewam. Nie wiem, czy dobrze. Kaktusy podlewam co 2 dni. To chyba też nie za dobrze, bo kaktusy chyba nie potrzebują tyle wody. Raczej nie. Nie wiem, jakoś sprawia mi to radość, że sobie wstaję z rana i tak psikam to po prostu wodą ładnie. Aloes raz na 2 tygodnie się podlewa. Naprawdę? Nie. Kaktusy 2 razy w roku. Lampka Ej, Pixar. Ale może im się coś stać? Jak tak Urhara, pamiętasz, Gacha wróci czy nie? Tak pytam XD. Ej, bo teraz mnie zmartwiliście. Znaczy, z kaktusami to jeszcze, ale że ten aloes na 2 tygodnie. Bo kaktusy to ja wiedziałem, że się nie podlewa tak często. Ale też sobie myślałem, że... raczej nic się nie stanie. Nieprawda, kaktusy trzeba podlewać raz na tydzień odpowiednim sposobem. O, no i tutaj opinie są już podzielone. Muszę o tym poczytać. Jak za często podlewasz, mogą zgnić... No co wy? Ale ja to tak podlewam tak... malutko, bo ja to tak tylko pryskam i tego jest naprawdę malusienko. To nie jest tak, że ja tam wlewam nie wiadomo ile wody. To jest tak mega delikatnie spryskane. Pójdę po tego aloesa, bo widzę, że jest parę wiadomości. Jak napiszecie wszyscy pan Misio na czacie, jak zobaczę duży spam pan Misio, to wstanę i pójdę po aloesa. Po kaktusy mi się nie chce, ale po aloesa mogę pójść. Patrzcie na to. Patrzcie, jaki cudny i boski. Oczywiście doniczkę kupiliśmy z Alicją. Ale tego tutaj to jeszcze chyba nie było. To chyba zaczyna tutaj rosnąć. No, ja go położę tutaj. O, piękny aloesik. Tylko coś się telepota. Ja nie wiem, czy tak powinno być. Bo ja go przesadziłem z takiej doniczki, którą kupiliśmy. Ja go przesadziłem, tylko że on się strasznie gibie. Nie wiem, czy on został źle przesadzony, on powinien się tak gibać? A może to jest jakiś pomysł założyć jakiegoś Instagrama bądź TikToka, gdzie będę się kwiatkami zajmować. Nie wiem, jakoś uspokaja mnie to, że wstanę sobie, podleję jednego kwiatka. W ogóle to jest zabawne, bo czasami się łapiemy z tym z Alicją. Ja do niej mówię, że podlałem dzisiaj kaktusy. A ona do mnie mówi, jak podlałeś kaktusy? Ja je podlewałem z rana. No, tutaj jeszcze nie ma takiej synergii, kiedy mamy to podlać.